Syreny, które 1 września rozbrzmiały w Olsztynie i w całej Polsce, upamiętniły 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na wojskowym cmentarzu przy ulicy Szarych Szeregów zebrali się przedstawiciele władz regionu i Olsztyna, kombatanci, wojsko, harcerze oraz młodzież z olsztyńskich szkół, by uczcić pamięć ofiar. Przypominania historii chyba nigdy nie jest za dużo, nawet jeżeli była ona dla naszego narodu tragiczna, ale w rezultacie również i chlubna, chociażby ze względu na zwycięski udział w kończeniu tej wojny. Nieco wspomnień. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę tranzytową na Westerplatte, tym samym rozpoczynając ogólnoświatowy konflikt zbrojny. Druga wojna światowa trwała do 2 września 1945 roku i pochłonęła około 5 milionów ofiar wśród ludności polskiej. Ten czas nigdy nie odejdzie w niepamięć. Nigdy ofiary ślepej, nazistowskiej i komunistycznej nienawiści nie będą zapomniane. Wybaczymy, ale pamiętajmy już zawsze. To prawdziwe i wieczne zwycięstwo. Niech ten hołd będzie hołdem oddanym wszystkim ofiarom II wojny światowej. Po uroczystych przemówieniach na cmentarzu wojskowym w Olsztynie rozbrzmiała salwa honorowa. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze ku pamięci ofiar II wojny światowej.